Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring, w którym to wreszcie wkraczamy na góry olbrzymów. A konkretniej wkraczamy do tak zwanych zakazanych krain, czyli no, nomen omen właśnie na góry olbrzymów. Świata? Dobre pytanie. Mogę wezwać konia? Mogę, to zajebiście. Zobaczmy. Tu jest mój znacznik, więc mogę go od razu odtegować. Dobra, ja mam iść gdzieś tam. I tak, mamy tutaj wielką windę Rolt. Obok windy mamy kamień mapy, który myślę bardzo nam się tutaj przyda. Tu jest kolejny kamień mapy i obok tego jest... Trochę obok jest prośba z wulkanicznego dworu, więc dobra, na razie trzymamy się ścieżki i spróbujemy sobie odkryć mapę. Kogo ja widzę, proszę bardzo. Nowi przeciwnicy. Chyba jestem dalej na ścieżce, czy nie bardzo? Jest w miarę, dobra. To biegusiem. Okej, spokojnie. Dobra, zakładam, że nam giełka ta, że tutaj zostanie. Chyba nie jest zależna od pory dnia. O. To mnie atakuje. Ten tam. Ty! Jak śmiesz mi konia atakować? Serio? Oni odnowili flaszki? Intrygujące. Przecież dobra, w sumie teraz... No, mogę teraz wykorzystać bardziej leczenie z cudu niż... Tak się leczy, lepiej by to wyszło. Chociaż czekajcie, jaka jest... A nie, jest wieczór, dobra, to może to jednak ma sens. Że teraz jest taka słaba widoczność. Dobra, na razie ich ominę. Nie ma co na siłę z nimi walczyć, skoro mogę ich po prostu olać. Tak, tylko to jest ten minus, że jak nie walczę, no to niestety, ale... Nie, to mi... To, nie, to agro im nie schodzi. No nie, daj mi tego! Chodź. Dobra. Już widziałem kolejnego od razu. Chodź. Dobra. Blachy na bieżąco uzupełniane. O! A to jest? A, to jest ten latający, jakby w liurni. No ale mam dwie na razie flaszki, więc nie muszę uzupełniać. Więc możemy go sobie tutaj zostawić. Dobra, dalej idziemy ścieżką. Na konia i dalej. Chociaż kurde, mogę chyba przeczekać do tej... Nice. Pomieszę to drzewko. Dziękuję. Tu to nasiono tutaj. Od modrych łez. Nie muszę go zabijać, ale... Zabiję tak dla zasady. Dobra, schodzę ze ścieżki. Idziemy tędy. Spokojnie. Dobra, mikrofon, chodź tu bliżej, bo kurde, jak tak nie widzę tego, co gadam, jeśli chodzi teraz o falę, no to nie mam trochę zaufania do tego, czy faktycznie mi to nagrywa. O, come on! Serio? Dlaczego on? Jezu, ze wszystkich bossów akurat on się tu musiał pojawić. Boss najbardziej mnie wkurwiał. Mam nadzieję, że on nie ma tego samego strzału, co do niego poprzednik. Czyli wiecie, to takie pierdolnięcie, nie wiem, chyba przeznaczoną śmiercią po glebie. To zajebisty moment wybrał, ale dobrze, że użyłem tej flaszki. No, szybcie! Jeszcze w ogóle zapomniałem spele zmienić, przez to nie mam tych, co bym chciał. Uniknąłem, oczywiście byłem w błędzie. Rozumiem, że jego posąg Mariki niedaleko, widzę po znaczniku, ale... No jednak warto by było nie zginąć. Dobra, bo i tak nie blokuje, to wezmę to w dwie ręce.
Halo, uniki? A fajnie, że on może, że on teraz... Super, on jest jeszcze bardziej irytujący. Bo tamten miał atak, który to ładował, a ten sobie ryknie, kurwa, i mi to nałoży. XD, kurwa. No. Kurwa, miałem mówić, że udało się uniknąć. I oczywiście jednego uniknąłem, drugi... Niekoniecznie. No, a w trzeci się jeszcze sam wjebałem. Dobra, dawaj, no tak 2-3 strzały jest po nim. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Mamy go za pierwszym. Pięknie. Dziękuję bardzo. Czarne ostrze gargulca i czarny topór gargulca. Okej, czyli po prostu bronię. Jakby co? Bo tak, żeby nie było, że nie mówiłem. Kupiłem sobie też te spele z tego Drakolicza. Tylko jeszcze ich nie wyekwipowałem, dlatego właśnie nie wiem też, żeby tego jak wam pokazać, jak to wygląda. Przecież no, jak wiadomo, jak było widać po walce z bossem, no raczej da się domyślić, jak to wygląda. Dobra, łezek, żadnych nowych nie znalazłem. Ale okazuje się, że ominąłem jedno takie drzewko w wulkanicznym dworze. Gdzieś tu jest takie drzewo. I jest tam naprawdę dobra rzecz. I zakładam, że to jest właśnie to drzewo. Tylko, że no, jest problem. No bo tędy się nie dostanę. Czyli muszę albo iść tu i jakoś zeskoczyć na dół, albo jest jakieś inne dojście. Nie wiem, ale widziałem, że z tego drzewa naprawdę można zajebiste dwie łzy wyciągnąć i muszę to nadrobić. No ale to zrobimy przy okazji, jak będziemy kontynuowali questa związanego z wulkanicznym dworem, który, no jeśli dobrze pójdzie, no to już niebawem. Już niebawem. O, kolejna czytająca z palców. Jest miejsce łaski, to mi się podoba. To zanim pogadamy z babeczką, czy tam bardziej wysłuchamy tego, co ma do powiedzenia, no bo ciężko nazwać rozmową, bo sobie każda rozmowa w Souls-like'ach to jest po prostu monolog postaci, z którą gadamy, nie licząc Sekiro, ale Sekiro też rzadko się kiedy odzywał. Jak już to takie, takie kwitowanie po prostu tego, co usłyszał, nie? Dobra, nadajcie zabójcy out, włócznia zostaje, glewia zostaje, to też out. No i mamy tak, mamy tutaj włócznie błyskawic. O, to za miejsce zajmuje. Dobra, to zamiast tego weźmy. Nie, wróćmy tam. I tu jeszcze mamy nieuchronny szał. To zajmuje jedno miejsce. Dobra, dla testu to weźmy, tak na szybko. Bo się lepiej odsunę, żeby jej przypadkiem nie zranić. Się tu odsunę kawałek. I zobaczmy, jak to wygląda. Aha, to jest jakiś chwyt. Okej. Okay. No to nie sprawdzę niestety, jak to konkretnie działa. No, trudno się mówi. Ale w sumie, kto wie, może na walkę z tym zmatowieńcem, którego mamy pokonać, wezmę sobie jakieś czary szału albo jakieś bronie. No bo szał... Mówię, szał jest bezużyteczny na ogólnie wrogów, nie? Czy to na większość wrogów takich jak... Dobra, co ja gadam, na każdego wroga, który nie jest zmatowieńcem, no bo dziwnym trawem tylko na nich to działa, co mnie osobiście irytuje, no bo nie wiem dlaczego, teraz dla precyzji mówię tylko i wyłącznie o efekcie statusu, bo wiadomo, jeśli jakiekolwiek damage robię tymi zaklęciami, no to on oczywiście wejdzie, no ale... No trochę boli fakt, że sam efekt statusu działa tylko i wyłącznie na zmatowieńców. Dobra, błogosławieństwo pioruna, elektryzacja, no to błyskawica śmierci raczej nie będzie mi jakoś mega potrzebna, no ale dla samych testów po prostu teraz to chcę wziąć, nie? Bo z tej włóczni, znaczy włóczni, z tej rezygnuję. Okej, okay, mamy dokładnie to samo. A czy mogę to naładować? Nie. Zwijam się w powietrze i siepię błyskawicą na boczki. Na to, no to raczej wiadomo. Ładnie. Na mniejszym obszarze to bije. Znaczy, wiesz, na mniejszym, na podobnym obszarze co ten. Zakładam, że bije dość spore obrażenia, ale chyba raczej nie będę z tego korzystał. Więc tak, z tego rezygnujemy. I zamiast tego...
To oczyszczenie wolałbym mieć wcześniej. Dobra, no to... Zorganizujmy sobie to jeszcze raz, czyli tu... Tutaj błogosławieństwo, elektryzacja, glewia, włócznia i włócznia. To myślę będzie ok. Runu nie chcę zmieniać. W eliksirze się... W sumie to jest ciekawe, ja od kiedy zdobyłem te dwie run... Te dwie łezki, to ani razu nie zmieniłem tego eliksiru. A na upartego mógłbym tak naprawdę sobie wsadzić całą szkarłatą kryształową łzę i mieć dodatkową flaszkę, która leczy mnie do pełna. Tylko to jest to, czy ja chcę mieć do pełna, czy ja chcę mieć coś innego. Na razie pasuje mi co mam, więc lecimy dalej. To znamy. Lies the land of the giant's flame, and the way forth is forbidden. Hear me. The burning of the Erd tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. A kto wie? A może jednak palce? No, pomyślałeś o tym? Ciekawi mnie, jak długo te palce tak naprawdę tutaj są. A konkretnie, jak długo tak naprawdę robią tym wszystkim ludziom pranie mózgu? No bo widać, że oni wszyscy, którzy są w tym... Są w tej... Hej, w tym powiedzmy... No kulcie, myślę, to jest najlepsze określenie. Nie smoków, tylko tym kulcie złotego drzewa, no to oni już nie myślą klarownie. Oni są już fanatykami. Cokolwiek jest przeciwko złotemu drzewu, trzeba to zniszczyć, rozjebać i spalić na popiół. I na przykład tutaj. Nawet gdyby palce... Bo wiadomo, w teorii dostaliśmy te zadanie od Meliny. Znaczy, w praktyce dostaliśmy te zadanie od Meliny. W teorii nie wiemy, dlaczego ona chce, abyśmy to spalili. Ale jak pogadaliśmy z Enią, czyli tą... czytającą z palców, która siedzi dosłownie obok tych palców, no to ona powiedziała, że palce nie będą się zbytnio wtrącać. To samo powiedział Ofnir, ale wiadomo, on nie jest jakimś mega tutaj autorytetem w kwestii palców. Ale Enya chyba. Dobra, mam nadzieję, że nie przeinaczyłem teraz imienia. Ale Enya właśnie twierdzi, że palce nie będą miały nic do tego. Albo że już nie będą ingerowały, bo milczą. Więc coś jest z nimi nie halo. No to w tym momencie, jak palce nie ingerują, nie mają żadnych problemów z tym, że ktoś chce spalić to złote drzewo, to sorry cię bardzo, ale ja nie widzę najmniejszego problemu, dlaczego miałbym tego nie robić. Proszę bardzo, mamy szczyty olbrzymów. Okej. Jest kamień mapy. Zachodnie szczyty. Coś zginęło, nawet nie wiem co. Ale narzekać. Okej. Okay. O. Ognisty kwiat, coś nowego. O, dzień dobry. Ty. A ty nie byłeś martwy? No to trochę niespodziewane. Ten kwiat na szybko chcę zobaczyć jeszcze. A nie, Jezu, nie, co ja gadam? Przecież znalazłem już tego parę sztuk. Nie jest nic nowego. Też tą mapę zobaczmy. Tak, to do odznaczenia. O, wow. Okej, okay, no tu się odkryło... zaskakująco mało. Ruiny Zamor. Okej. Okay. Dobra, jak tak patrzę, to mamy tak. Tu jest kolejne złote drzewo, pomniejsze.
Okej, czyli pójdę tak, tędy. No dobra, no widzę jedną, jedyną ścieżkę do przodu, tak w te miejsce. Tu mamy prośbę z dworu, tu mamy drzewo. Tak jakby to jest, jak tak patrzę po mapie, to jest wyżej. No to jak ja mam stąd wejść tu? Mogę już tutaj przejść górą? Coś tam? Tutaj jakoś, o, do góry? O, nie widzę innej opcji. Tu jest jakiś zamek do zbadania, tu jest zaś ten teleskop, który możemy zeskautować całą okolicę. Ale dobra, spróbuję w tym odcinku dojść do tej prośby z wulkanicznego dworu lub do tego drzewa. Zobaczymy, co pójdzie szybciej. Siema. Żebym sobie przypomniał, jak on się nazywał? Jura chyba? Tak, Jura, łowca krajów palców. No siema, stary. Miałeś być martwy chyba, nie? Co się z tym stało? We meet the tarnished, the would-be lord. Oh my, why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate, for he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri. I hope you can make your peace with that. Jak to oddał ci ciało? Czemu zasłania twarz? No patrzcie, nie da się w ogóle spojrzeć ani na jego twarz, ani na ten. Ani na nic, wiesz, tylko ten lekki zaros. Jakby celowo to robił. You're about to sacrifice something precious. The life of a fair maiden that you would toss into the fiery forge only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice, whether she wishes it or not. But how would the lord, crowned so, be looked upon? Chosen, tarnished, and would-be lord. Dare to tread the path of true rigor. Spare the poor girl and singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri. Chosen, tarnished, and would-be lord, descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord of Chaos. Burn the Erdtree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world. Chosen tarnished, descend into the seek audience. Dobra, on się już powtarza, ale patrzcie, jaki manipulant! Ale jak wyczułem go momentalnie po tym. Jaki manipulant! Jak nas próbuje podejść, żebyśmy poszli po ten szalony płomień. A przypomnę, szalony płomień to jest nie dość, że osobny ending, no to prawdopodobnie jest to najgorszy ending, jaki tylko może być w grze. Dobra, czekaj, ruiny Zamor. To nie ma chyba innego przejścia, nie? Dobra, idziemy. W takim razie tędy. Czyli de facto ja poszedłem trochę za wcześnie do tamtego tego. Dobra, moment. Pierdolę te pochodnie. Ha! Chciałoby się! O! Okej, dobra, to już było więcej.
Haha, pięknie! To mi się podoba. O, nice, jeszcze flaszki mi odnowił. To jeszcze lepiej. Dwie flaszki za jednego typa. Bardzo bueno. Dobra, tam coś się kryje. No mam serio nadzieję, że to jest jakieś osobne przejście, nie? Bardziej na bok. O proszę, mamy kolejny wskaźnik do ruin. Gdzieś tam. Okej. Przecież je odkryjmy. Młody motyl. Tutaj kolejny kwiat. A nie, oszroniona jarzębina. Dobra, póki jest chwila, to zobaczmy tę jarzębinkę. Do znalezienia na mroźnych wzgórzach owoc podobny do jagody, uważany za pierwszą odmianę jarzębiny. Materiał do tworzenia przedmiotu, że ten wytrzymały gatunek zakorzenia się nawet wtedy, gdy jest zamarznięty na kość. Ciekawe. Ze zwykłej jarzębiny robimy healing dla naszego kunia. Ze złotej jarzębiny robimy to cokolwiek, co buffuje chyba świętością. A z oszronionej? Buffy mrozu? Może? Okej, widzę trupa. A przy trupie? Niegasnący motyl, sztuk 4. Czy mi to jakoś mega potrzebne? Niespecjalnie. Okej, tu mogę zaskoczyć. Okej, jestem na trasie, na której w sumie być powinienem. O, wow. Ej, to nie są mnichowie ognia? No tak. Jak już mają paski życia, no to wiadomo, że raczej nie są do mnie przyjaźnie nastawieni. Dobra, w sumie wykorzystajmy to, że mogę ich tak fajnie zajść, się podleczmy tym mieczem. Tu się to skradam lepiej. Co? Dobra, tutaj więcej listy kwiatów. O, dobra, poczekajmy jeszcze z tym. Może mi się przyda za chwilę. Kto wie. Kurde, ten typ mi się trochę nie podoba, nie? O, tu jakiś ważniejszy przedmiot widzę. Znaczy ważniejszy, epicki po prostu, jak już mam mieć taką nomenklaturą typowo RPGową. Jaki ma bat! Ała! A, pewnie, pluj sobie jeszcze ogniem z tego, dlaczego by nie? Dobra, ej, spokój panowie! Tarcza. Dobra, nie. Jezu, ale to było idiotyczne. Dlaczego ja chciałem te kontrę zrobić, skoro goś był ode mnie oddalony jakieś 20 metrów? Wiesz, to by było śmieszne, gdyby goś się sam by jeszcze spadł, nie? Żelasty liść, no to okej, okay, no nie jest to jakiś mega ważny przedmiot. Wiadomo, jest to epicki, czyli bardzo rzadki przedmiot rzemieślniczy. No ale styl, no, dupy nie urywa. Ale on ma, w zasadzie podkrwawienie idzie z tym. Jezus, do tyłu. O, dziękuję. Rękawice prałata ognia. O, nice, jeszcze gościu sami jej odobił flaszki. No to tym lepiej. Bo mogę teraz dwie flaszki zużyć, żeby się tutaj podleczyć. I teraz kolejne dwie odzyskać za zabicie żuka. Także, bueno. Znaczy dobra, w sumie pewnie cała grupka mi po prostu odnowiła te
zdrowie, ale still. Bransa spada. Pięknie. Dziękuję bardzo. Dobra. Na szczęście jeszcze nie dostałem damage'a z tego zeskoku. O, ten co ma? Niegasnącego motyla. Kolejny liść? U nie, zaklęcie! Ciernie kary. Pytanie, czy to jest zaklęcie do kostura, czy zaklęcie takie... ten. Czy takie zwykłe? Nie, to jest do kostura. Rani rzucającego, by wypuścić strumień krwawych cierni. Wypaczony czar odkryty przez wygnanych przestępców. Ich magia jest najbardziej piętnowana przez Akademię. Rani osobę rzucającą cierniami kary, wysyłając strumień krwawych cierni, które snują się po ziemi i przebijają wrogów od dołu. Czar można stosować wielokrotnie. Winowajcy, których oczy zostały wykłute cierniami, żyli w wiecznej ciemności. Tam odkryli krwawą gwiazdę. Okej, no nie powiem, trochę mnie kusi, żeby to przetestować, ale niekoniecznie chcę teraz jak idiota na własną rękę zeskoczyć z tego cholernego klifu. Dobra, są to coś snajperzy albo coś? Jak jakiś wielki olbrzym? Niczym w Dark Souls 3? Kurwa jest! Na konia, szybko! Giduj torrent, bo tak się nazywasz. Dobra, jeszcze gościu mnie w zasięgu nie ma, ale still, giduj. Dobra, zeskok. Co my tu mamy? Zagubione popioły wojny. O, kolejny mauzoleum. O mnie serio nie widzi jeszcze? No proszę, musiałem się odezwać, nie? I strzela. Dobra. Od osłony do osłony. Nieha! No! Oczywiście! Wiesz, co jest irytujące w tych olbrzymach? Że oni mogą cię namierzać przez, chłopie, 20 lat, a i tak ta strzała poleci nie tam, gdzie faktycznie staliście, tylko tam, gdzie stoicie. Czerwony kamień, kwiatek, święty smar ze sznurem, spoko. Dobra, tyle dobrego, że mogę to blokować na szczęście, dzięki temu, że to są obrażenia w 100% fizyczne. Więc się o to nie muszę martwić. Dobra, powolutku. Słuchaj, czekaj, cofnij. To błogosław oręż. Słuchaj, właśnie pytanie, bo ta elektryzacja orężu to jest też w sumie swego rodzaju błogosławieństwo, nie? Tylko, że błogosławieństwo smoka, a nie błogosławieństwo ze złotego drzewa. Ej, serio? Tyle go z siebie po tych szłapach i on jeszcze nie padł? No nieźle. 5 wielkich strzał. O, żelasty liść. Proszę bardzo. Czyli chyba na górach olbrzymów to on serio właśnie tak po prostu. Dlatego jest rzadki, bo to jest rzadki składnik na zwykły, znaczy poza tymi górami. Tutaj to jest składnik pospolity. Jest kwiatek, młody motyl, na kunia wsiadam. I co tu się za żuczek kryje? O, z popiołem wojny, to warto go pozwalić. Chyba z popiołem wojny. U nie, z ponurym kamieniem kowalskim, a to nawet jeszcze lepszy lód tak naprawdę. Wiadomo, popiół wojny to nie zawsze się może przydać, ten, który wydropi. Ale kamień kowalski to jest zawsze na propsie. Dobra, jestem teraz w tym miejscu. To teraz jak wejść wyżej? Zabieraj to. Wietriny. Trup z miękką bawełną, trochę kwiatów. Trochę jarzębiny. Okej, tu mogę wskoczyć. No ale wyżej nie pójdę, więc... O, czekaj, tu jest chyba wejście.
W ogóle, co to jest? To są jakieś duchowe drzewa, czy jakieś, nie wiem, wizje starych drzew? Jak to rozumiesz? Jakby jak przez to przejdę, no to wiadomo, po prostu przeniknę, nie? I koniec. O, nice, miejsce łaski. O! Witaj, Milicento. Trochę się nie widzieliśmy. To think we'd meet in such a place. What could your purpose possibly? No. I know well enough who you are. And what I know is good enough for me. Call upon me again in battle. Should you have the need. Okay, I'm searching for a fort to the north of the ruins. I heard the master of the fort was given a medallion that allowed him to visit the Halig tree. Indeed, I believe that is where Melania will be found. The Halig tree is hidden somewhere in these northern lands. I'm searching for a fort. I heard. Dobra, tu się powtarza, ale okej, okay, czyli... Dobra, albo chociaż... Dobra, nie, to są też ruiny. Czyli to jest ten fort pewnie, o którym ona mówi, czyli tutaj znajdziemy drugą połówkę tego medalionu. Który pozwoli nam się dostać w inne miejsce na tych górach. No, zakładam, że skoro teraz wjechaliśmy na górę, no to teraz po prostu zjedziemy gdzieś w dół, nie? No i dobra. Tak jak mówiłem, spróbuję dotrzeć choć albo do drzewa, albo do tej prośby z dworu. Nawet jeśli będę musiał przelecieć całą tę trasę totalnie na YOLO i umijać przeciwników. Tylko, że mnie nie zaatakuje jakiś nagle, nie wiem, kolejny boss typu ten Gargulec, coś innego. A właśnie, a propos Gargulca, zobaczmy tutaj jego bronię. Czarne ostrze Gargulca, podwójne ostrze z brązu używane przez nieustraszone Gargulce, załatane poczerniałym trupim woskiem. Zadaje święte obrażenia, to znak sług Maliketa Czarnej Klingi. Cięcie super to znane. I czarny topór Gargulca. Dobra, widzę. Identyko jak z tym toporem tego zwykłego Gargulca, tego nie Czarnej Klingi, tylko po prostu jedyna zmiana jest taka, że tu jest ten trupi wosk, a nie wosk zwykły, czy co to tam było. Dobra, jestem prawie że pod drzewem. Różnica jest tylko w wysokości, bo drzewo jest gdzieś tam w cholerę wyżej. Jak śmiesz mi atakować konia? Nikt bezkarnie atakuje mojego konia. Okej, okay, kolejny olbrzym. Kurde, nie podoba mi się trochę to, bo to jest za otwarte. Za duża przestrzeń, to się aż prosi o jakąś walkę z bossem. Dobra, no jak tak patrzę, no to mogę... No gdzieś tu musi być przejście, no tu już widać, że jest wyżej i się nie da iść dalej. Tu jest, widzę, wjazd wyżej. O, złote drzewo, czy tam sadzonka złotego drzewa, no to oczywiście po to lecę. Też szkoda, że to się na mapie nie oznacza, jak to się zobaczy. No ale też w sumie nie ma też, to nie miałoby to też zbytnio sensu, no bo pokażcie mi jakiegoś gracza, który by po to nie poleciał. Nie licząc oczywiście takiego, który by robił jakiegoś challenge runa czy coś tam, nie? Typu... O, Mr. Maski, ładnie. O, oczywiście tam wstał. Dobra, dziduj, dziduj, dziduj. Kolejne miejsce łaski to tylko na propsie. Dotknij, od razu odpocznij, zanim ci tutaj przyjdą, żeby się zresetowali. No, odpoczywaj. Zamarznięte jezioro. Możemy pogadać z Meliną. Pogadajmy w takim razie. There is something I'd like to say. My purpose was given to me by my mother, but now I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have, regardless of my mother's designs. I won't allow anyone to speak ill of that, not even you. Przepraszam bardzo, nie znam twojej matki, bo raczej nie jest nią Marika, bo dzieci Mariki no to raczej są głównie bossowie, z którymi walczymy. I mówię tutaj głównie o bossach, takich jak na przykład Radahn, czy
Że dobra, nie wróć, nie, akurat to... Ty... Nie no, w sumie... Właśnie teraz jak to rozumiecie, bo jakby skoro bo Radan rani zapewne też Rykard i... Bo Rykard na stówę będzie bossem. Radan, Rykard, rani są dziećmi Radagona. Ale skoro Radagon i Marika to jedna ta sama osoba, to czy w pewnym sensie nie są to nadal dzieci Marigi? Wydaje mi się, że chyba tak. Wiadomo, nie tak w 100%, no bo jednak to Radan ich spłodził, nie? A urodziła ich Renala. No ale... No, ciężki temat, nie? Jak to rozumieć, żeby to miało jakoś ręce i nogi? Dobra, chciałem się upewnić, no ale na razie jest spokój. Okej, kolejni widzę żyjący w śmierci. Czyli widzę, ponownie przydałoby się mieć to błogosławieństwo. Co jest według mnie jednak totalnie idiotyczne, no bo mam święty smar, ale uwaga. Święty smar, który sprawia, że zadaje moja broń święte obrażenia, nie one-shotuje ich, kiedy... Znaczy nie one-shotuje, nie zabija ich, kiedy obniży im zdrowie do zera. Ale już zaklęcie, które nakłada świętość na broń, ich zabija. No i jak... I co, jaka tu jest konsekwencja w takim razie? Ognisty smar bije... sprawia, że broń bije więcej wrogowi, który jest bardzo podatny na obrażenia od ognia. To samo ja zakładam jakiekolwiek zaklęcie ogniste, no bo oczywiście jeszcze takiego nie znalazłem. No ale tak dla... Tylko bestii drży. Okej, okay, czyli gdzieś tutaj mamy te katakumby. Tak, nie sprawdzę mapy, no bo oczywiście jest... Ten. Liczymy to jako walkę. O, kolejna taka. O, o, o. Co do chuja? Dobra, halo, zeskakuj. Czekaj, weź, wyjdź z tej tekstury, pokaż no się. A to jest taki ślimak, dobra. Przecież to jakieś takie macki, które z czaszki wyłażą. To jest tylko ten ślimak, tego zamiast skorupną no, po prostu czaszkę jakiegoś wroga. Znaczy, wroga dla mnie, a dla niego to jest pewnie po prostu czaszka czegokolwiek, co tu żyło, co sobie niczym krab pustelnik przeobraził w aktualny domek. Czy tam pancerz krojący mu plecy. Kurde, miałem skorzystać z tego. A dobra, innym razem. Dobra, do drzewa idę tam. Czy ja chcę? To jest dobre pytanie. To jest na bank ta cała kuźnia. Bo patrzcie, jak to wygląda. Jeden wielki łańcuch i droga do takiego kotła. No jak nic, to jest ta kuźnia. O! O! I o dziwo jest chyba prosta ścieżka teraz już do tego dostępna. No, przynajmniej z widoku. No bo jak widać oczywiście z tej strony, niestety przejścia tutaj nie ma. Jest kolejny ten. Też pytanie w sumie, jak daleko to jest tak faktycznie, jak daleko ja faktycznie tego miejsca jestem. Dobra, mamy kolejną wieżę. Jak się do niej dostać? To jakby objazdem. Dobra, to kiedy indziej. Okej, okay, mamy drzewo w takim razie. No to zawalczmy z awatarem. Gdzieś tu powinno... O, skubaniutki! Ty, tak to jeszcze nie zaskakiwał. Dobra. Czekaj. Błogosławieństwo, proszę. Regen. Teraz. Ono chyba nie! No chyba se ze mnie kpisz! Jeż... Powiedz, że to jest jednorazowy hit! Please! To był ten chyba, nie? Nie! Gościu... On się rozdwoił normalnie jak mroczny łowca! Czy to jest... Czy to był ten drugi jednak? Znam jeszcze tego drugiego. To był ten? No.
Ale strzel! Nie! No ja pierdolę, niewiara! No rozdwoił mi się, kurwa, boss! Jakby nie powiem, no jestem zaskoczony dość pozytywnie, no bo nie spodziewałem się, że z DS-ów 2 wezmą sobie patent, nie? Na rozdwojenie bossa, no ale... No, jeszcze mi brakuje, żebym się zjebał, kurwa, w przepaść, nie? Chyba chuja widzę w ogóle w tym miejscu. Myślałem, że mi tego nie przerwie, no niestety byłem w błędzie. Dobra, out! Ej, out! No, żeż ty suki kocie jeden, no nie! Co? Co tu nie... No chyba se żartujesz, że tu nie ma posągu. Bo niestety, ja potrzebuję mieć kontrę na to zaklęcie. Czyli albo pasywkę, albo... Albo... umiejętność tej tarczy, albo ten. Albo coś, co ma 100% negację obrażeń świętych. Ale uwaga, co jest mega wkurwiające? W DS-ach 2 mamy tarcze, jak w większości są z lajków, które potrafią niwelować 100% obrażenia fizyczne. W większości są z lajków takie tarcze. Są. Po jakim czasie je znajduję? Nie, na przykład taka, jaką ja domyślnie po prostu noszę. Jednakowoż, chyba tylko i wyłącznie w Dark Souls... Kolejne miejsce łaski, czy ja zrobiłem, kurwa, kółko? Nie, kolejne miejsce łaski. Dobra, przynajmniej jest bliżej tego. Szkoda, że go nie odkryłem przed chwilą, no ale trudno. Na szczęście dużego dranu nie miałem z powrotem. Dobra, kontynuując, co tam chciałem powiedzieć. Ogólnie są w lajkach, mamy tarcze, które mają 100% negację fizyczną. Ale chyba tylko i wyłącznie w Dark Souls 2 jest tarcza, która ma też 100% negację obrażeń od ognia. I w tym przypadku jest to tarcza Gyrmów. Nie, może mi się coś wydaje albo ten, ale literalnie nie spotkałem jeszcze ani jednej tarczy, która miałaby obrażenia negacji w żadnej grze poza DS-ami 2 więcej niż negacji jednego typu obrażeń. No, spokojnie. Wara mi od kunia. Okej, dobra, to mi pewnie po prostu wyjebał posturę z konia, nie? Tak, jazda. Heal. Okej. No nie. Czy jeszcze unik na koniu wcisnąć? Wróć, czemu go wcisnąłem i liczyłem, że faktycznie zrobię unik? To jest lepsze pytanie. Znowu wcisnąłem unik, myślałem, że coś to da. Dobra, jedna flacha, druga flacha, łogiń. Kurwa! Ja pierdolę, no rozjebie mnie zaraz! Jezus! Unikamy. Leczenie. Aha, nie mogę. No ja pierdolę. To mogę? Też nie. No, co za kurwa bezsens?
Padł? Padł, pięknie. Uff. Na szczęście. Modra kryształowa łza i szkarłatna bańka łza. Okej. Okay. Zobaczymy za chwilę, co to daje. Jeszcze oblecę dookoła te drzewo, może coś fajnego też się tu znajduje. Przecież jak tak patrzę, to nie bardzo. Dobra, tu się widzę, napieprzają, nie wiem, harpie chyba z kilku bestiami, ale to mnie nie interesuje. Mamy chatę. Szopa olbrzymów. Set służki. Spoko. A gdzie się znajduje ten? Jeszcze oczywiście błogosławieństwo runu poproszę. Gdzie jest prośba z dworu? O, tu chyba. Czerwony znak. Tak. Rycerz krwi, czyli pewnie będziesz pod krwawieniem. A, dobra. Myślę, że na spokojnie się uda go pokonać. Sobie naelektryzuję broń. I zacznę sobie włóczni. Ładnie. Przysięga rodu Haslo. Ok. Ładny unik. Co? Czemu mógł sobie z runu? Halo! O, jeszcze go krwawi. Ej, to się nazywa ironia losu. Typ, który ma przydomek rycerz krwi, został pokonany praktycznie własną bronią. I tak, w sensie własną bronią, czy tutaj krwawieniem, nie że dosłownie bronią, no bo broń mam totalnie od kogoś innego. I okej. Bicz płatkowy rodu Hoslow. No i set rodu Hoslow. Okej. Okay. Zobaczmy, czy set jest lepszy. Podejrzewam, że raczej nie. Jeszcze zobaczmy tutaj. Szaty noszone przez wędrowne służki. Służki przemierzały ziemię pomiędzy z różnych powodów. Część pragnęła audiencji u palców, inne szukały zmatowieńców, które miały wskazywać drogę. To jest stare. Zbroja rodu Hoslow. Srebrna zbroja rodu Hoslow. Dobra, od zbroi po prostu będę to czytał. Jaskrawa srebrna zbroja z czerwonymi ozdobami przekazywana z rąk do rąk w rodu Hoslow. Kiedy Juno Hoslow otrzymał zaproszenie do wulkanicznego dworu, dyskretnie odmówił. Ponążałem już wieloma drogami zalanymi krwią, ale nigdy nie uważałem się za czempiona. Okej, okay, a tutaj... Jego niezdolność do działania była tak daleko posunięta, że Juno bez przeszkód stał się dziedzicem rodu Hoslow. A nie, czekaj, jeszcze wcześniej. Juno Hoslow miał młodszego brata, który potrafił jedynie rzucać słowa na wiatr. Jego niezdolność do działania była tak daleko posunięta, że Juno bez przeszkód stał się dziedzicem rodu Hoslow, dzięki czemu mógł swobodnie zasypywać młodszego brata oznakami uwielbienia. Okej, okay. Co tutaj dalej będzie? Jestem prałat ognia, ale dobra. Dopóki nie ma tego całego, to nie będę czytał. Chociaż jak chcecie, to możecie sobie poczytać. Tutaj już to samo. Dobra, i zobaczmy. Trochę lżejsza waga. No, jak tak patrzę, jakieś mega gorsze, to to nie jest. Jest trochę lżejsze, więc szczerze, przerzućmy się na to. Fajnie wygląda i jeszcze jakaś odmiana. Spoko. Jeszcze ta jego broń. Bicz to będzie gdzieś niżej. Tutaj. Metalowy bicz utworzony z połączonych łańcuchem ostrzy, które wyglądają jak płatki kwiatów. To dzieło sztuki jest przekazywane z pokolenia na pokolenie znakomitego rodu Hoslow. Władanie nim wymaga dużej zręczności, jednak broń nader łatwo wywołuje potężne krwawienie. Historia rodu Hoslow jest spisywana krwią. Okej, no tak właśnie jak biczem po prostu. Okej, okay, no i specjal. Do
prostu kopnięcie. W kopnięciu jest akurat fajna rzecz, że to totalnie nie kosztuje skupienia, więc jak ktoś chce iść tylko w takie dobre wyczuć moment, żeby zadać komuś kopa i go wybić go z ataku, no to to jest bardzo dobre, tego wiadomo. Żeby kogoś spartować w przepaść, problem, ale żeby wybić go z ataku, to jeszcze większy, bo trzeba idealnie wymierzyć moment, prawie jak na paradę. No chyba, że ktoś ma wystarczającą siłę przebicie, no wtedy wystarczy, że po prostu trafi. Jest nieistotne, czy wyczuł moment, czy nie. Kamień Kowalski, poziom 7. O proszę, mamy powrót na górę. Niech zgadnę, to będzie zaraz obok moich run, co nie? Hop. Mhm, oczywiście, czyli proszę, wystarczyło się tylko rozejrzeć kawałek i mógłbym tutaj zaskoczyć wcześniej. Dobra, chociaż runy sobie odzyskam przynajmniej. Tyle dobrego. Okej. No. I chcę żygaj pod ziemię, dobra? No nie da mi. Pierdolę. Jazda. Ja się chcę cofnąć do dworu. Czekaj, jakaś jaskinia? A nie, tylko wiatriny. Dobra, żeby się nie rzucił w przepaść. Czyli okej, okay, proszę, w jednym odcinku załatwione obie kwestie. Czyli w kolejnym możemy iść zaraz do tego zamku. Oczywiście po załatwieniu akcji w dworze. Ale jeszcze chociaż się przenieśmy tutaj. Właśnie na koniec. Mówię, nie będę jeszcze gadał, ale już przygotuję sobie to na kolejny materiał. A dobra, w sumie zagadać jeszcze możemy. Oczywiście wrócę sobie. Dobra, w sumie wrócę. Teraz to się przerzucę bardziej na tę broń, która będzie mi tu faktycznie potrzebna, czyli na łowce węży. Która tarcza, akurat bym wolał tę moją mieć. No i dobra. A no tak, jestem pokój, czy tam pakt o nieagresji, no i nie mogę właśnie przez to nawet broń dać na dwuręcz. Ale okej. Okay. Dobry, ostatni quest wykonany. Widzę, że zostałeś na drodze championów. To jest twoja zwyczajna reward. Proszę, take it. Kamea szabrownika. Czy jesteś gotowy? Możesz zobaczyć naszego Pana? Nasz Pan will no doubt welcome you. Another kindred spirit treading the path of champions. Nie, ale zajebiście wygląda, kurde, ten hełm. Yes. As it should be. Now, close your eyes for a moment. I will transport you to the Lord's chamber. Farewell then. May your visit be fruitful. Okej, dobra. Czyli widzę, mogłem... Czyli są dwie opcje na dojście do tego miejsca. Albo możemy zagadać, a wykonać te questy i zagadać za każdym razem do niej, albo możemy, tak jak ja, znaleźć wcześniej po prostu portal do tego miejsca. Spoko. Dla mnie okej. Okay. Zobaczmy te kamaje. To jest chyba talizman, co nie? Ja. Przywraca punkty życia po pokonaniu wrogów. Pięknie. Talizman z wygrawerowanym, surowym obliczem sędziego Rajkarda, władcy wulkanicznego dworu. Gdy Rajkard został heretykiem, odbieranie wszystkiego siłą stało się regułą. Przecież czynili tak nawet bogowie. Okej, okay, no to co my tu mamy? Ładowane zaklęcie umiejętności, zwiększa z maksimum zdrowia, energii i udźwigu. Dobra, o ile to zwiększa? Będzie okej. Okay. No i dobra. No to co? W kolejnym odcinku zawalczymy sobie z bosikiem. No a potem przejdziemy się do zamku. Ode mnie póki co to będzie tyle. Jak jest to, ktoś zginął przed walką z tym bossem? No powiedzcie mi to. Czy sobie, dobra,
Dobra, nie, okej, okay, nie, YOLO, zobaczmy jedną plamę krwi. No. No i jak ktoś tu zginął? Co, ktoś tu był, chciał wejść na bossa i nagle ktoś go zaatakował? Co, come on? Jak można zginąć przed walką z bossem? No więc tak po prostu padł. Tu. Też tak po prostu padł. Dobra. Dwie opcje. Albo to są plamy krwi, które i oni zginęli na bossie, albo ktoś ich tu zaatakował. No bo tutaj nie ma jak w Sekiro takiego itemu, którego możesz sobie wciągnąć i nagle padniesz, co nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, że nie ma takiego przedmiotu. No nie no, jak tak kojarzę, to chyba nie ma. No ale dobra, anyway. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring, w którym pokonamy tego bossa. Być może udamy się do tego drzewa, które tu jest, bo jak mówię, też chcę zdobyć item z tego drzewa, głównie te łezki, które naprawdę są zajebiste. A właśnie, a propos łezek, jeszcze nie się pożegnam, to dwie zobaczmy, które zdobyłem. Modra kosztował za to, było to. Okej, okay, no to już mamy, czyli po prostu druga łezka, która też może mi całe skupienie przywrócić. O kurde, a ta druga jaka była? Teraz nie pamiętam. Szczapowato pękła, nie, to już miałem. To już też miałem. Szkarłatna bańka łza. Przylecę sobie, kiedy ich stan jest bardzo niski. Nie wiem, czy to było to. Chyba. Kamienno pęka łza, to już było. To już też wszystko było. No to tak, to jest chyba to. Chyba to. Ciekawe jak rozumieć te przywraca zdrowie, kiedy ich stan jest niski. W sensie muszę łyknąć, kiedy mam mało zdrowia, czy po prostu mam taki ten... Czy to jest taka druga szansa, że gość mnie zabije, ale zamiast tego odnowię sobie zdrowie. Takie raz na walkę. Nie wiem, sprawdzę. I wam powiem ewentualnie w kolejnym materiale. Dobra, no to już teraz bez przedłużania. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!